Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znalazłem sposób na zdobycie suchego piachu. Musiałem odejść trochę od domu, tak żeby znaleźć miejsce, w którym pada śnieg, i znalazłem. Zrobiłem masę kotłów, dzięki którym zbieram aktualnie suchy śnieg po to, żeby zrobić... Znaczy suchy, sypki śnieg. Mi się to myli z suchym lodem zawsze. Sypki śnieg zbieram po to, żeby móc zrobić pułapkę na Yetiego. I wydaje mi się, że to się nam w zupełności uda. Jak widzicie, uzbierało już mi się tego trochę. Oczywiście jeszcze kilka brakuje, ale mam przygotowane wiadra po to, żeby zabrać jak najwięcej tego suchego piachu. Sypkiego piachu. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19 i na plusie o godzinie 14:14. Bardzo serdecznie was tam zapraszam. A ja oczywiście teraz przejdę do tego, żeby zebrać jak najwięcej tego sypkiego śniegu, z tego powodu, że potrzebujemy go do zrobienia pułapki, tak jak wczoraj to mówiłem. Patrz, tu się już zbiera, za niedługo będzie gotowe, ale póki co mamy tylko możliwość zebrania tego, co już nam się, że tak powiem, zrobiło. Nie mam za dużo miejsca w ekwipunku. Właśnie mi się skończyło. Najgorzej. Dobra, musimy, wiecie co musimy zrobić? Musimy wywalić to w takim razie. To jest przykre, ale tak musimy zrobić. Tak na to wychodzi. Niestety musimy porzucić tyle wiader, które tu przyniosłem. Chyba że zrobimy sobie na szybko jeszcze... O nie. Musimy to wyrzucić. Czekajcie, bierzemy te wiadra. Halo, tutaj tu jest. A i tu jeszcze jedno. No, bierzemy to. Bierzemy oczywiście, że mamy. Dobra, możemy, jedyne co możemy jeszcze zrobić, to zrobić tutaj gdzieś skrzynkę ze zebranego drewna. I jak to zrobimy, to sobie zrobimy, prawda? Tutaj odłożymy te wiadra i przyjdę tutaj w drugiej turze po nie. To jest trochę daleko od... Telefon mi dzwoni. Jak ja nie lubię, widzowie, jak ktoś mi przerywa, ale skoro już mi ktoś przerwał, to sobie zamówię kebaba. Zamówiłem. Kebaba, ja pierniczę, już się nie mogę doczekać. Dobra, wracając do tego, co mamy dzisiaj do zrobienia, bo zostało mi przerwane, a ja już tutaj, prawda, w tym czasie udało mi się zrobić tak, pozbierać masę tego śniegu i całą skrzynkę prawie wypełniłem tym śniegiem. Czekam, aż mi się to tutaj jeszcze wypełni, aczkolwiek nie będę chyba teraz na to czekać, tylko po prostu już lecę do siebie na chatę i po prostu wrócę tutaj później, bo wydaje mi się, że to, co tutaj już mam, powinno mi wystarczyć. Ale wiecie, na wszelki wypadek mam jeszcze tyle, więc to nam zupełnie się wystarczy. Gdzieś tamtą stronę jest nasz dom, trochę mi to zajmie, więc ja robię cięcie i za chwilę jestem z powrotem. Dobrze, widzowie, jesteśmy już oczywiście na Palionowie. Lecę już na tą stronę przygotować całą tą pułapkę, którą mamy w planach na tego Yetiego. Tylko muszę jedną rzecz sprawdzić, której nie sprawdziłem, a muszę po prostu, bo jeżeli tego nie sprawdzę, to jest mocna lipa. Czyli jeżeli ja to postawię w ten sposób i dam teraz tu, to czy to spada? Nie spada, czyli jest genialnie, dobra, idealnie, tak to miało być i mam nadzieję, że z tym sypkim śniegiem nic się nie stanie też nad lawą. Ej, ktoś tu pooświetlał, tyle nie było tu pochodni, ej, okej, dobra, tutaj nie wiedziałem nawet, że ktoś tutaj był, mam nadzieję, że nic się nie stało z tym moim, dobra, jest, wszystko dobrze. Okej, teraz musimy sprawdzić, czy jeżeli ja postawię na przykład to nad lawą, czy to się zniszczy, czy to się ma prawo stopić, czy niespecjalnie. Bo patrzcie, ogólnie jaki jest plan, a zostawię to tutaj dla testu. Jaki jest plan? Robimy tak, wystawiamy takie coś, wystawiamy całą tutaj, że tak powiem, ten, i on sobie idzie i nagle wpada w to. I on przepada przez to i wpada do lawy. I to jest tak genialna pułapka, to jest wybitna pułapka. Tylko pytanie, że no chyba to się nic z tym nie stanie, tak mi się wydaje, więc chyba możemy spokojnie tutaj, że tak powiem, to murować. No i mam nadzieję, że się nikt inny w to nie zabierze. I musimy całą tą przestrzeń tu wypełnić tak naprawdę, nie? Tylko zanim to zrobimy, to ja muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Muszę postawić tutaj tabliczkę, tak mi się wydaje, ponieważ właśnie nie sprawdziłem tego jeszcze, ale muszę to sprawdzić. Czekajcie, czego ja tu nie potrzebuję? Dobra, nic, wracam jeszcze do siebie na chatę. Potrzebujemy wziąć tabliczkę jedną, potrzebujemy zabrać skrzynkę. I potrzebujemy sprawdzić, czy da się postawić na sypkim śniegu tabliczkę. Mam nadzieję, że się da, aczkolwiek obawiam się, że może się nie dać. Więc wtedy będziemy potrzebować zwykłego piachu, znaczy zwykłego, Boże, zwykłego śniegu, ale to sobie ogarniemy. Z tym, że potrzebuję mieć jeszcze łopatę w takim razie, że o nie, ile rzeczy trzeba mieć. Dlaczego nie ma plecaków w Minecrafcie? Halo! Twórcy Minecrafta, dodajcie do następnej wersji plecaki, błagam. Dlaczego nie ma plecaków? To jest taka podstawa, która tak powinna być w tej grze. Naprawdę. Kto jest za, niech zostawi łapkę w górę. Dobra, mamy tabliczkę. Weźmy nawet taką, ona jest dobra. Dobra, odłóżmy sobie żarcie, odłóżmy sobie pochodnie, to nam nie będzie aż takie potrzebne. Odłóżmy na razie łuk, to też nam nie będzie potrzebne. I odłóżmy miecz, to też nam na razie nie będzie potrzebne. Po to sobie wrócimy później, to nam się później przyda. Zabierzemy sobie to, żeby zrobić sobie jeden blok ze śniegu. To nam w zupełności wystarczy, ale zanim to jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić, czy da się postawić na tym? Ajajaj, nie da się. O, tu się nie da, dobra, okej, czyli już wiemy, że się nie da na tym postawić tabliczki, więc dlatego potrzebujemy ten blok. I wiecie co, muszę sobie zjeść jeszcze. Dobra, czyli mamy wszystko, a jeszcze skrzynkę miałem zabrać, skrzynkę i tyle. Skrzynkę po prostu, dobra, więc bierzemy skrzynkę, okej. Mamy, o, akurat mamy skrzynkę, dobra, idealnie, jesteśmy już przy... Hej, tości, kto milki, musimy pogadać o Yetim.
Proszę, spotkajmy się jak najsz... No właśnie tutaj, że tak powiem, sprawę rozwiązuje z Yetim, więc no, wydaje mi się, że za niedługo będzie trzeba porozmawiać, ale wydaje mi się, że ja rozwiążę nasz problem, bo ja go wpakuję do lawy, pokonamy go i spokój będziemy mieli, więc wydaje mi się, że ja już chwyciłem się do roboty, ja już wiem, co trzeba robić, ja, że tak powiem, ugrywam sytuację, nie ma się czego bać, Emilio, nie bój się, zrobimy to, oczywiście, no w sumie ja to zrobię, lecę tutaj dojechać tego Yetiego. No i teraz plan jest taki, musimy całą tą jakby warstwę wypełnić, postawić na środku jeden blok śniegu, na którym postawimy tabliczkę i on będzie chciał podejść do tego bloku śniegu i on w sobie wpadnie wtedy w tą lawę. Ale wpadłem jeszcze na jeden pomysł, bo może niekoniecznie chcielibyśmy go pokonywać, może akurat fajnie by było również zrobić inną sytuację, czyli na przykład go uwięzić. To też by było całkiem ciekawe, jakbyśmy zrobili na przykład pod tą lawą jakieś pomieszczenie, do którego on by wpadł. To by było mega dobre, tak mi się wydaje. Dobra, musimy zrobić tak. Musimy tam dać śnieg, tylko kurczę, nie mogę tam sięgnąć, ale mogę tu się wychylić. O, postawię tu. Dzięki temu mam szansę, żeby postawić tu i postawić... Tu już chyba powinien być ten blok, więc chyba robimy tutaj blok. Uwaga, tak, tu będzie blok. I teraz wokół tego bloku trzeba stawiać cały ten śnieg. Co jest? Ale mi to znikło. Dobra, i teraz tak, żebym pamiętał, który to jest blok. Tu, okej. Okay. Musimy to odkładać ciągle. Ej, nie wiem, czy mi starczy, chyba mi nie starczy. Jak tak teraz sobie myślę, to mi na pewno nie starczy. Musimy przynajmniej tym sypkim... Ciągle mówię suchy piach. Ja nie wiem, to jest sypki śnieg, a nie suchy piach. Przepraszam, widzowie, ja się jakoś tutaj, że tak powiem, zakręciłem się. Dobra, tu musimy to postawić tak. Zamurować tym śniegiem musimy zrobić całą tą lawę. I wtedy będziemy, że tak powiem, ugotowani, nie? Ej, serio, mi brakło tego naprawdę, się nie spodziewałem, że tak szybko mi zniknie. Serio, i to już jest koniec? Tutaj patrzcie, tyle postawię już... Patrzcie, ja tego jeszcze potrzebuję, przecież ja tam muszę się wrócić. Ja tutaj lazę chyba z pół godziny. To już tak daleko. Dobra, i teraz tak, tu jest ten zwykły blok, na niego musimy postawić tabliczkę. Uwaga, stawiamy tabliczkę. Pum, jest, idealnie. Witaj, Yeti. Yeti. Zobacz, co jest po drugiej stronie tabliczki. Ale go zrobimy, patrzcie, on tu podejdzie, nawet jak to przeczyta z daleka, to co po drugiej stronie on sobie przejdzie i no jest złapany wtedy. Ej, ale jest lipa, bo ogólnie musimy to zamurować całe, a mi brakło tego suchego śniegu. Sypkiego śniegu, Boże, nie wytrzymam, ile razy ja jeszcze powiem suchy śnieg. Sypki śnieg. Dobra, mam nadzieję, że już sobie to wbiłem do głowy. Musimy też zostawić w ogóle całą tą pułapkę na niego, tylko ja na razie nie chcę tego robić, więc ja znowu muszę zrobić cięcie i znowu muszę polecieć w tamto miejsce, ogarnąć ten śnieg. O, masakra, przecież ja tutaj nachodzę się tyle, że... No, masakra. Dobrze, widzowie, mamy to ogarnięte. Jak widzicie, jest tutaj postawiony sypki śnieg, który... Już się nauczyłem. Sypki śnieg. Wszystko jest nauczone. Patrzcie, tutaj mamy tak, tylko musimy jeszcze tutaj wypełnić zwykłymi blokami śniegu, tak, żeby to po prostu wyglądało naturalnie i tak dalej, więc ja w tym momencie wracam do siebie na chatę po to, żeby zabrać albo łopatę, albo bloki śniegu, które jeszcze mam. Ewentualnie sobie pozbieramy, albo ze śnieżek po prostu zrobimy coś tutaj i zamurujemy to całkowicie, tak, żeby to dobrze wyglądało. I jak to zamurujemy, to możemy iść zostawiać pułapkę na Yetiego, czyli zaniesiemy mu tą książkę z tym, że umówiliśmy go na spotkanie i mam nadzieję, że on się na to nabierze. Muszę tylko jeszcze zrobić dziurę pod tą lawą tak, żeby tam, wiecie, jakąś bazę zrobić czy coś tego typu, ale to już zrobię poza odcinkiem, tak, żeby po prostu zmieścić tam, wiecie, jakąś klatkę, coś takiego, żebym miał tam do czego złapać tego. O, patrzcie, ile mamy śniegu tutaj, dobra, łatwo, dobra, wracamy z powrotem, nawet nie wiedziałem, że ja mam tyle śniegu, ale skąd ja tyle, aha, bo ja chyba ukradłem Yetiemu tyle śniegu. No dobra, no to mamy śniegu masę, więc go tam uwięzimy, mam nadzieję, że się jakoś złapie w tą pułapkę i jak się złapie w pułapkę, jak złapiemy go w tą pułapkę i wtedy będziemy mieli go, że tak powiem, w garści. Dojedziemy go i dowiemy się, jakie on ma plany i w końcu z nim porozmawiamy, uda się go złapać. Aczkolwiek szczerze zastanawiam się, czy on faktycznie ma złe zamiary, no bo wiecie, to jest taki, on taki głos ma taki, wiecie, no ale też dziwne jest to, że on coś chce od Emilii, tego nie rozumiem za bardzo i nie wiem, czego on od niej chce, to jest bardzo dziwne. Dobra, nieważne, zróbmy tak, rozwalmy tutaj to, zabierzmy sobie ten blok i patrzcie, robimy tak. Czy to zapada się? Ej! Nie! Co to było? Dlaczego mi się tak zrobiło? A, wow, jak się wystraszyłem! Nie rób mi tak! Nie rób mi tak, wariacie, ja nie mogę, ale...
Ale jumpscare. Co to? No zostawcie mnie, kurczę, nie zabrałem ze sobą tego miecza, żeby was sponiewierać. Dobra, czekaj, tutaj muszę to zamurować szybko i lecimy dalej jakoś w kimę, bo muszę wrócić na... No kurczę, dobra, siekierą się dojadę zaraz. Jak mnie denerwują te latające, naprawdę nienawidzę tego, to jest najgorsza rzecz, jaka jest w tym Minecrafcie, serio. No kurde, zostaw mnie. Zostawcie mnie. Ile jesteś, ty jeden tylko? Dobra, chodź tu. Dobra, dostałeś mocnego ciosa. Wiem, że cię to bolało. Dobra, robimy tak. Tutaj musimy to zamurować. Robimy tak. Robimy tak, robimy tak. Kurde. Dobra, teraz się skupiam na tym, żeby mu wywalić bombę. I jak ja mu teraz wywalę, to się, kurczę, nakryjesz nogami. Chodź tu. Chodź tu i... No i kurde, i zgin, przepadnij w gówno, wpadnij, kurde. Nie będziesz mi tutaj... przeszkadzał. Dobra, idziemy do Yetiego w takim razie. Mam nadzieję, że się więcej tych stworów nie pojawi. I zostawiamy mu tą tabliczkę, znaczy tabliczkę, zostawiamy mu tą książkę w skrzynce i ugadujemy się z nim. Dobra, tylko muszę sprawdzić jeszcze, czy w tej skrzynce na pewno jest wszystko okej. Siema, tutaj Szczypson, udało mi się umówić cię na spotkanie z Milki, bądź na tych kordach jutro o 12. Kordy. Dobra, no wydaje mi się, że jest git. Wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. To są te kordy, które spisywaliśmy na wczorajszym odcinku. No i wydaje mi się, że uda nam się go złapać. No, wydaje mi się, że jesteśmy, że tak powiem, mastermind tutaj, wiecie. Ogramy go. No i wydaje mi się, że to jakoś fajnie pójdzie, tak? Swoją drogą, widzowie, właśnie, bo nie powiedziałem tego na plusie, a przypomniałem sobie teraz, miałem to powiedzieć na plusie, ale powiem to też tutaj i na plusie to powiem. Są odcinki tam, na przykład takie o, syku wszedł na serwery, niesamowite. Dobra, w każdym razie ostatnio nagrałem tam kulki, nie wiem, czy pamiętacie. To był taki odcinek, no nie wiem, czy ktoś go z was widział. Kto widział, no to niech da znać w komentarzu. Czemu mi cofnęło ten wagonik? O co tu się wydarzyło? O co tu chodzi? Czekajcie, bo coś się zepsuło. Biorę ten wagonik ze sobą i lecę dalej w takim razie. Dobra, tu, hopsasa do lasa. Idziemy tu, hop do góry. Tu mnie zablokowało coś, cofnęło mi się to z powrotem, nie rozumiem tego. Dobra, robimy tak, tu i jedziemy do góry. Ło, dobra, pociągnęło. Tu wyjedziemy, dobra, wyjedziemy. Są kulki i teraz chciałbym zrobić coś takiego, że chcemy więcej tych kulek nagrać, bo mi się bardzo odcinek spodobał z tych kulek, to, że tam robiłem wyścig youtuberów i tak dalej. I daliście mi masę pomysłów różnych kulek innych, które mógłbym nagrać, nie wiem, kulki ekipy, kulki Teamu X, kulki gier Minecraft, tam gier komputerowych i tak dalej. No masa tych rzeczy naprawdę można zrobić, zrobić pojedynek i, że tak powiem, zobaczyć, która kulka będzie najlepsza. No i oczywiście takie odcinki chciałbym robić na tamtym kanale regularnie. O, bzyku wszedł, bzyku wyszedł, tak to właśnie wygląda. Regularnie chciałem tam takie filmy robić, dlatego postanowiłem sobie, że jako, że tamten odcinek wrzuciłem w piątek, no to co piątek robimy wyścig kulek. Więc w ten piątek również pojawi się kolejny wyścig kulek. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, możecie wejść oczywiście na kanał drugi, Szczypson Plus. Dobra, uwaga, mamy tą skrzynkę, mamy tą książkę w środku. Tutaj dajemy od Szczypsona. Czekajcie, napiszemy tak fajnie. Od Szczypsona. Dobra, coś takiego. No i co? I fajnie, i mamy to ogarnięte. I on w tym momencie jest, że tak powiem, na muszce. On to sobie weźmie, umówiliśmy się z nim na spotkanie, złapiemy go w tamtą pułapkę. Z tym, że teraz muszę tam jeszcze zdążyć jakąś dziurę pod tym wykopać, tak żeby on nie zginął w tej lawie. A jak nie zdążę i on tam wejdzie i zginie w tej lawie, trudno. To był Yeti, wiecie. Mówi się trudno, no najwyżej spłonie, no i tyle. No i było miło, no, albo i nie było, no bo tutaj nie wiadomo skąd on się wziął i dziwna jest ta jego jaskinia i goni mnie tutaj zombiek jakiś. Chodź tutaj, wywalę ci bombę. Tu! O kurde, ty mi wywaliłeś. Ała! O kurde, zaraz mnie pokona. Dobra, i ty też, ty jesteś, te większe są o wiele łatwiejsze. Dobra, nieważne, kończymy w takim razie odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19 i na plusie codziennie, przypominam, co piątek wyścig kulek. A może jakiś dodatkowy odcinek jeszcze nagram z kulek? Zobaczymy, to wszystko jest na Szczypsom Plusie. Zapraszam, do zobaczenia jutro, pozdro, pa pa!